Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym webinarze, który powstaje w ramach akcji EI Wszystko OK. Akcji, którą prowadzimy razem z Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie oraz Fundacją OSHI. Dzisiaj spotykamy się po raz kolejny, żeby spotkać się z Wami i omówić kolejny ciekawy temat. I na dzisiaj mamy zaplanowane spotkanie, myślę, w takiej z jednej strony prostej, a z drugiej strony dość złożonej sprawie, czyli w kwestii tego, kim jest psycholog, kim jest psychiatra, kim jest psychoterapeuta, kim jest pedagog, jak się połapać w tych wszystkich specjalnościach i do kogo się zwracać po pomoc w określonych sytuacjach. I zaprosiliśmy naszego gościa, panią dr Barbarę Wojszel. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Która to pani doktor jest lekarzem, specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży. Jest także psychoterapeutką. I będziemy dzisiaj rozmawiać o tych różnych specjalnościach. Zaczynamy? Oczywiście. To może zacznijmy od tego, że Basiu, ty jesteś psychiatrą. Tak. Dzieci i młodzieży. Dokładnie, to jest moje pierwsze wykształcenie. Możesz powiedzieć, o co chodzi w byciu psychiatrą dzieci i młodzieży? To chyba trzeba zacząć od tego, że psychiatra dzieci i młodzieży to jest przede wszystkim lekarz. Okej. Czyli to jest wykształcenie medyczne. Studia z zakresu całej medycyny, 6-letnie i później specjalizacja kilkuletnia w zależności od tego, jaka to jest specjalizacja już taka węższa medycyny, od 3, 4 do 6 lat nawet. Okej. Ale czy to oznacza, że ty też zajmiesz się chorą nogą i zajmiesz się bólem głowy? No teraz już raczej nie. Zajmuję się głównie emocjami i uczuciami i różnymi problemami z tym związanymi. Okay. Natomiast podstawowe wykształcenie w tym zakresie mam i mogę też wypisywać leki, więc muszę się znać na przykład na interakcjach z innymi lekami z innych dziedzin medycyny, więc to jest bardzo istotna podstawa. Okej, czyli lekarz psychiatra też wypisuje recepty. Lekarz psychiatra wypisuje recepty, diagnozuje i kieruje też, jeśli jest taka potrzeba do dalszej opieki do innych specjalistów. Okej, czyli tak to podsumowując, psychiatra to lekarz, który skończył studia medyczne i który zajmuje się leczeniem emocji, uczuć, tak? Nie leczy emocji i uczuć, bada emocje i uczucia. Okay. I w niektórych bardzo określonych przypadkach, kiedy to są bardzo poważne problemy, możemy mówić o chorobach psychicznych, okay. Więc głównie tym się zajmuje psychiatra. Jednak do psychiatry trafiają osoby, które cierpią z powodu swojego bólu psychicznego w jakiś sposób. Okay. No i jeśli to jest rzeczywiście rozpoznanie psychiatryczne, choroba psychiczna i wymaga leczenia lekami, no to wtedy taka osoba musi być pod opieką psychiatry. Okej. Czyli z tego chyba płynie taki wniosek, że nie każdy musi do psychiatry iść, że bardziej psychiatra jest pomocny w ciężkich stanach, w jakichś takich dużych trudnościach? Tak naprawdę my trochę zaczęliśmy od końca. Dobra, faktycznie. Bo psychiatra to jest już taka ostatnia osoba, u której się szuka pomocy w kryzysie psychicznym czy emocjonalnym. Okay. Jednak to jest już osoba, która się zajmuje ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, osobami po próbach samobójczych, osobami z chorobami psychicznymi typu ciężka depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa. Okay. Także to są już często poważne rozpoznania. Myślę, że zaczęliśmy od końca, ale to chyba też nie bez powodu, bo pomyślałem sobie, że bardzo często jest tak, że jak człowiek jest w kryzysie czy jakimś emocjonalnym,
to wydaje się, że psychiatra przychodzi jako pierwszy do głowy, że trzeba korzystać z pomocy psychiatry, czy mi się źle wydaje? Myślę, że tak, że w jakimś takim potocznym języku chyba nie do końca rozróżniamy, kim jest psychiatra, kim jest psycholog, kim jest psychoterapeuta. I te trzy no, specyficzne i bardzo różne od siebie specjalizacje i zawody mogą się mieszać. I często ja się z tym spotykam, że jestem mylona na przykład przez moich pacjentów z psychologiem. Okay. Albo ktoś ze znajomych mnie pyta, czy jestem psychologiem, czy psychiatrą, tak? Aha. Więc to jest. Fajnie, że o tym rozmawiamy, bo też mi się z tym stykam, że to jest niejasne. No dobra, to gdybyśmy mieli tak gładko w sumie przejść i zapytać w takim razie, kim jest psycholog, to co można o psychologu powiedzieć i czym on się różni od psychiatry? Psycholog po pierwsze ma zupełnie inne wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niż psychiatra. Psychiatra jest lekarzem. To jest osoba, która no, pracuje w medycynie, jest spotykana najczęściej w szpitalu albo w poradni zdrowia psychicznego i to jest osoba, która się zajmuje osobami chorymi. Okay. Natomiast psycholog jest osobą, która kończy studia psychologiczne, też 5-letnie studia magisterskie i zajmuje się przeróżnymi sferami życia psychicznego człowieka. Oczywiście też tymi objawowymi, ale też kulturą, funkcjonowaniem w społeczeństwie, są psychologowie reklamy, psychologowie, którzy się zajmują, nie wiem, diagnozowaniem, prowadzeniem różnych kursów, szkoleń, badań psychologicznych, czy na przykład psychologowie, którzy pracują w szkole, tak, i zajmują się wtedy uczniami, dziećmi i młodzieżą. Okej, okay. Czyli kompletnie inne studia, zupełnie inne wykształcenie, tak jest. Inna grupa zawodowa, dokładnie. Inne kompetencje. Mhm. Okej. Okay. To gdzie na co dzień, bo usłyszałem, że lekarze czy psychiatrzy to są szpitale i poradnie jakieś psychiatryczne, to psychologowie gdzie się jakoś, gdzie pracują na co dzień? No rozumiem, że psychologowie pracują w przeróżnych miejscach, okay. W zależności od tego, w czym się specjalizują tak naprawdę, bo psycholog może też się specjalizować w dziedzinie psychologii klinicznej i wtedy będzie psychologiem, który pracuje w szpitalu psychiatrycznym na oddziale, pracuje z osobami chorymi, diagnozuje je i robi różne badania i testy psychologiczne, ale może też pracować w różnych miejscach, na przykład w korporacji. Też jest miejsce dla psychologa. Psycholog biznesu. Psycholog biznesu, pięknie to brzmi, prawda? Czyli jeżeli młody człowiek wpadł na taki pomysł, że chciałby pomagać w przyszłości innym i chciałby zostać jakimś, powiedzmy, w kryzysach emocjonalnych, czy psychiatrą, czy psychologiem, to już na tak dość wczesnym etapie musi zdecydować, czy jakoś mieć pomysł na siebie, czy zostanie lekarzem i będzie studiować medycynę, czy pójdzie studiować psychologię, prawda? To są dwa różne kierunki. Już na wczesnym etapie trzeba tę decyzję podjąć. No jest jeszcze trzeci kierunek, o którym jeszcze w ogóle nie wspomnieliśmy, bo osobą, która najczęściej pomaga ludziom w różnych kryzysach emocjonalnych i która się tym zajmuje zawodowo, z nazwy, tak możemy powiedzieć, to jest psychoterapeuta. Okay. To jest osoba, która kończy kilkuletni, w zależności od rodzaju szkoły psychoterapeutycznej, kurs, który jest już konkretnie ukierunkowany na to, żeby pracować z różnymi osobami w gabinecie, żeby pomagać im w różnych ich doświadczeniach trudnych życiowych, czy pracować z dziećmi, z młodzieżą, czy pracować z osobami dorosłymi, czy z małżeństwami, czy z całymi rodzinami, tak? Więc to jest już taki zawód pomocowy nacechowany na prowadzenie terapii. Okej. To może trzeba byłoby jeszcze porozmawiać,
co to znaczy psychoterapia albo ten psychoterapeuta, co to znaczy, że ma gabinet i co to znaczy, że on zaprasza do tego gabinetu. Bo rozumiem, że tu już nie mówimy o lekach. Nie. W żadnym wypadku. To znaczy, są zachodnie filmy, które pokazują psychoanalityków wykształconych na zachodzie, w Ameryce na przykład, tak? I tam rzeczywiście ci psychoanalitycy to są lekarze z wykształceniem medycznym najczęściej, którzy też przypisują leki. Natomiast u nas psychoterapeutą może zostać każda osoba, która ma wyższe wykształcenie i przeszła kwalifikacje do tego, żeby się dostać na taki kurs psychoterapii. Więc to może być najczęściej właśnie psycholog, który już jest wykwalifikowanym, który skończył już studia magisterskie. Czasami, ale to czasami bywają to lekarze, pedagogowie, terapeuci uzależnień, różne inne też osoby, które się zajmują pomaganiem ludziom na co dzień. Okay. Czyli rozumiem, że psychoterapeutą zostają osoby, które chcą prowadzić tak zwaną psychoterapię i muszą uzyskać dodatkowe wykształcenie w tym obszarze. Tak. Po tym jak wcześniej takie osoby zostały psychologiem, albo zostały lekarzem, albo zostały pedagogiem, to potem idą jeszcze dokształcić się w zakresie psychoterapii. Tak i potwierdzenie tego wykształcenia jest bardzo istotne, no bo co prawda rozmawiamy tutaj w luźnej formie, ale myślę, że to też jest ważne, żeby podkreślić nawet w tym miejscu, że psychoterapeuta powinien się legitymować ukończeniem certyfikowanego kursu z zakresu psychoterapii. Bo niestety nie mamy takich ustaleń i legitymizacji prawnych, które by w jakiś sposób sprawdzały ten zawód psychoterapeuty. To znaczy, teoretycznie psychoterapeutą może się nazwać każdy. Można sobie zrobić plakietkę z napisem psychoterapeuta na drzwiach i zostać psychoterapeutą od razu bez żadnego kursu i ogłosić to w internecie. Więc myślę, że przy tak delikatnych sprawach, jak sprawy uczuć, emocji, psychiki człowieka, bardzo ważne jest to, żeby sprawdzić jednak, czy ta osoba, której chcemy zaufać, jest osobą kompetentną, wykształconą, poddającą się superwizji, kolejne słowo, które pewnie będziemy musieli tłumaczyć, ale która cały czas się szkoli i poddaje swoją pracę pod kontrolę i pod nadzór. Okej. Co to znaczy certyfikowane szkolenie, czy rozumiem, że to znaczy, że człowiek musi zdobyć jakiś tytuł, tak? Albo że człowiek musi zdobyć jakiś dyplom. Wydaje mi się, że najłatwiej to porównać po prostu do studiów, czy magisterskich, czy po prostu lekarskich, tak? Osoba, która studiowała i skończyła studia, otrzymuje dyplom i jest kwalifikowanym specjalistą. Tak samo tutaj mamy psychoterapeutę, który po drugim roku szkolenia może już prowadzić psychoterapię i się uczyć i pomagać ludziom. Później, po zakończeniu szkolenia, otrzymuje dyplom i zaświadczenie o tym, że ukończył takie szkolenie. I w konsekwencji później jeszcze przy spełnieniu kolejnych wymogów i kolejnych egzaminach może zdobyć certyfikat psychoterapeuty. Więc to jest, powiedzmy sobie, kilkupoziomowy etap i szkolenia, i zdobywania kolejnych kwalifikacji. To chyba ważne jest, żeby powiedzieć jeszcze tak, że to jest możliwe, że można pójść do psychoterapeuty, który jednocześnie jest lekarzem psychiatrą. Tak. I tu się robi złożona sytuacja. Albo który, rozumiem, jednocześnie no, jest psychologiem. Dokładnie. Czasem się zdarza, że psychoterapeutą jest osoba z jeszcze jakimś innym wykształceniem. Pedagog, socjolog, filozof, to się czasem też zdarza. Tak jest. Albo na przykład osoba z wykształceniem z resocjalizacji, albo terapeuta leczenia uzależnień, który jakoś też uzupełnia swoje kompetencje i jest też certyfikowanym psychoterapeutą. Okej.
To jeżeli ja sobie pójdę do takiego lekarza psychiatry, o którym powiedzieliśmy, że on zajmuje się zaburzeniami psychicznymi, wypisuje recepty, pewnie diagnozuje, a on jednocześnie jest psychoterapeutą, to czego ja mam się spodziewać, jak ja pójdę do kogoś takiego? To mogę przewidzieć, czy ja mam wybrać opcję, czy ja idę do niego jako, czy do niej jako do psychiatrki, czy do niego jako do psychoterapeutki? Jak to działa? To znaczy, podejścia są bardzo różne i może się zdarzyć, że taka osoba będzie pracowała terapeutycznie i też wypisze leki. Natomiast ja jednak bym sugerowała, żeby już na etapie szukania pomocy wiedzieć, czy się idzie na wizytę lekarską, czy się szuka psychoterapii, czy się szuka konsultacji diagnostycznej, żeby zapytać po prostu, co dalej. Nie wiem, co z tym zrobić i proszę mi wskazać kierunek. I wtedy jakoś już wiadomo, jeśli ja idę po diagnozę lekarską do lekarza, który może być przy okazji psychoterapeutą, no to rozumiem, że on ma jakieś kompetencje dodatkowe, że mi jeszcze może coś doradzi, ale będzie się zajmował diagnozą i będzie przypisywał leki. Natomiast jeśli ja idę do kogoś jako do psychoterapeuty, no to idę rozmawiać z tym człowiekiem i mówić mu o swoich problemach. To w takim razie, co można powiedzieć o psychoterapii, na czym ona polega, albo z czym się różni od leczenia psychiatrycznego, takiego z użyciem leku? Ja bym jeszcze dodała, czym się różni w ogóle od takiego, takiej diagnozy psychologicznej. O właśnie, albo w ogóle od rozmawiania z koleżanką przy kawie na przykład, też czym się różni? Z psychoterapii się korzysta w określonym celu, tak naprawdę. Znaczy, z psychoterapii się korzysta po to, żeby jakieś swoje trudności, które my identyfikujemy jako utrudniające nam życie, które są jakoś przeszkadzające w relacjach, jakoś zaburzające życie rodzinne czy życie w parze. Jeśli my widzimy takie trudności, idziemy do psychoterapeuty, żeby się z tym jakoś mierzyć i próbować sobie z tym radzić. Możemy też zostać skierowani do psychoterapeuty z powodu choroby psychicznej, która wymaga dodatkowo pomocy i wsparcia psychoterapeuty w tym, żeby sobie radzić z różnymi problemami też związanymi z tą chorobą. Na przykład przy rozpoznaniu depresji, tak bardzo często wskazaniem oprócz farmakoterapii albo bez farmakoterapii, wskazaniem takim głównym do leczenia jest psychoterapia. Czyli może być tak, że pacjent czy że nastolatek dostanie i leki, i psychoterapię. Tak. Albo leków nie dostanie od psychiatry, tylko psychiatra mu powie, proszę iść na psychoterapię. Dokładnie. Okay. I jedno i drugie jest równocześnie tak samo ważne, a czasami może być tak, że psychoterapia wystarczy i leki w ogóle nie będą potrzebne. Natomiast tu jest kolejna, nie wiem czy pułapka, ale na pewno kolejne takie trudne zadanie, bo trzeba trochę poczekać na efekty terapii. To znaczy, że to nie jest tak, że się pójdzie na 2-3 spotkania i wszystko się zmieni. A to jest taka pokusa przy lekach, że myślimy sobie, wezmę tabletkę, połykam ją przez kilka dni i się wszystko poprawi. No, może tak być częściowo, natomiast przy psychoterapii to jednak potrzeba czasu. Tych kilka pierwszych spotkań to zwykle są tylko konsultacje tak naprawdę, więc taka rozmowa, żeby się rozeznać, co, z jakim problemem, z jaką trudnością przychodzimy, z jakim cierpieniem przychodzimy do terapeuty i później no jednak ten proces do uzyskania poprawy trwa. I to jest przynajmniej kilka miesięcy, tak mi się wydaje. Okay. A czym w takim razie taka rozmowa z terapeutą różniłaby się od rozmowy z koleżanką? Rozmowa z koleżanką jest rozmową, kiedy my wiemy o sobie oboje dość dużo, albo mniej, ale się znamy. Jesteśmy w takim momencie, że możemy po pierwsze
pożegnać się, pójść dalej, pogadać chwilę na schodach, spotkać się za jakiś czas albo się w ogóle nie spotkać. Możemy też być narażeni na to, że koleżanka komuś powie tam Krysi, Marysi, czy jeszcze komuś innemu o tym, o czym my rozmawialiśmy z nią. Okay. Więc z jednej strony jest to dużo swobodniejsza, nieformalna rozmowa, no ale też może być tak, że ktoś będzie opowiadał o naszych problemach. To sprawia, że my nie możemy nie mieć pełnej gotowości, żeby przyjaciółce przy kawie opowiedzieć o tych najbardziej wrażliwych, trudnych, powodujących u nas cierpienie sprawach. No tak, możemy się też bać oceny na przykład, nawet w bliskiej relacji. Dodatkowo myślę sobie, że ta osoba, z którą się spotykamy na kawie, być może tej osobie brakuje pewnych kompetencji czy zdolności, żeby nam pomóc, nie? No, rozumiem, że rozmawiamy o wygadaniu się na razie. Tak. Więc jeśli wygadanie się ma być pomocą, to na pewno. Natomiast jeśli chodzi o to, jak sobie radzić z tymi trudnościami i jak je rozwiązywać, albo czym są spowodowane, bo być może jest więcej takich obszarów, których my nawet nie widzimy, a to, co jest jakieś bardzo trudne, to jest już tylko wierzchołek góry lodowej. To są konsekwencje tego, z czym mamy problem. Na przykład często, jeśli chodzi o dzieci i młodzież, no to mówimy o zachowaniach agresywnych, wybuchach złości, samookaleczeniach, uciekaniu ze szkoły. I oczywiście to są takie bardzo spektakularne zachowania problemowe, ale może się za nimi kryć dużo, dużo różnych innych rzeczy. Mogą to być problemy z lękiem, z rozpoznawaniem swoich emocji. Może to być depresja, bo nastolatki i dzieci też miewają objawy depresyjne. Trochę to inaczej wygląda niż u dorosłych, ale też to może być maskowana depresja, jak dziecko ucieka ze szkoły albo jest agresywne, tak? Czy je boli brzuch. Więc jakby tego nam koleżanka jednak nie powie. Nie powie, tak. Rozwiązać takich trudów. No dobrze, to jak pójdę do takiego psychoterapeuty i powiem, że chcę rozpocząć terapię, to jak to potem wygląda? Jak często się spotykam z tym terapeutą? Nie wiem, czy rodzice mogą też ze mną przyjść do terapeuty? Na początku, jeśli mówimy o nastolatkach czy o dzieciach, to jednak trzeba powiedzieć rodzicom, że coś się dzieje. Okay. Bo niestety osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodzica na to, żeby uczestniczyć w terapii. Trochę to się zmienia po 16 roku życia, ale nadal no, ta zgoda rodzica jest wymagana. Wtedy jest równoległa zgoda, nastolatek też się na to zgadza. To znaczy 16-latek może powiedzieć, nie mamo, nie będę uczestniczył w żadnej terapii, nigdzie nie pójdę. I to każdy terapeuta musi uszanować. Z młodszymi dziećmi głównie rodzic się zgadza, a z dzieckiem terapeuta próbuje pracować nad motywacją do terapii. To jest pierwsza rzecz, więc jeśli to są jakieś problemy czy trudności, o których dziecko nie chce mówić rodzicom, no to zawsze można znaleźć jeszcze wcześniej taki adres w szkole. Czy w ośrodku interwencji kryzysowej, czy są telefony zaufania, czy strony internetowe, które mogą też w takiej kryzysowej sytuacji, kiedy dziecko nie wie, co robić, a naprawdę boi się, czy nie wie, jak powiedzieć rodzicom o tym, że dotyka je jakieś cierpienie, coś złego się dzieje, to zawsze można skorzystać w każdej chwili z takiej pomocy. I wtedy już wykwalifikowany dorosły jakoś dalej pokieruje. Okay. Zainterweniuje, pomoże porozmawiać z rodzicami. To może być pedagog szkolny, to może być psycholog szkolny, to może być fajny wychowawca, czy jakiś fajny nauczyciel w szkole, tak? Jeśli jest jakiś problem natury emocjonalnej, psychicznej, no czy związany z jakimiś relacjami w szkole, czy też w innych miejscach, to zawsze można zacząć od tego adresu. Gdyby ktoś się dostał na taką, no rozumiem, że najpierw szuka pomocy i stara się ukierować swoje kroki do rodziców, jak się nie uda do rodziców, no to wtedy szuka takiego sposobu, żeby poinformować innych dorosłych, którzy tak będą w stanie pomóc. I wtedy udaje się znaleźć jakąś formułę pomocową dla osoby cierpiącej.
To ja chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz, mianowicie jest taka grupa psychoterapeutów, którzy się zwołują terapeutami rodzinnymi. Jest coś takiego jak psychoterapia rodzinna. Tak, rozumiem, że do tej pory trochę nakreśliliśmy taki obraz tak zwanej terapii indywidualnej, kiedy psychoterapeuta się spotyka z nastolatkiem, z dzieckiem czy z osobą dorosłą w gabinecie. No, możemy coś o terapii rodzinnej porozmawiać, jak ona wygląda? Jasne. Tak jak powiedziałeś, jest wiele form terapii. Terapia indywidualna najczęściej zalecana i najczęściej jakoś rozpowszechniona. Natomiast jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to często bardzo ważne są takie spotkania rodzinne i jakoś pomoc i dziecku, i rodzicom, żeby można było zrozumieć, co się dzieje takiego z tym dzieckiem, jak to się odbija w rodzinie, co my jako rodzice możemy zrobić, żeby pomóc dziecku z jego problemami. No i my w terapii rodzinnej mówimy też o cyrkularności, że jakoś wszyscy na siebie wpływamy, więc często te problemy dzieci mogą być związane z przeróżnymi sytuacjami związanymi z rodziną, nie wiem, rozwód rodziców, jakieś konflikty w domu, jakieś problemy z używkami, różne rzeczy mogą się dziać. Więc to jest bardzo istotne, żeby przy problemach emocjonalnych dzieci czasami zdiagnozować i jakoś pomóc rodzinie. I to wtedy, rozumiem, wygląda w taki sposób, że my do gabinetu zapraszamy wszystkich domowników, tak? I rozmawiamy w szerokim gronie, nie tylko z jedną osobą, nie tylko z nastolatkiem. Tak jest. Jeśli chodzi o terapię rodzinną, to zapraszamy wszystkich, którzy mieszkają z dzieckiem. Czyli to są najczęściej rodzice i rodzeństwo. Natomiast to mogą być też dziadkowie albo inne osoby, które się zajmują tym dzieckiem, nastolatkiem. To są osoby, które są najbliższe, mieszkają razem i się opiekują, zajmują tym dzieckiem. No i rodzeństwo zawsze jest bardzo istotne też w takich spotkaniach. Czyli rozumiem, że podchodzimy wtedy do tej sprawy w taki sposób, że dziecko czy nastolatek i jego problemy to trochę takie naczynia połączone z rodzicami i rodzeństwem i że być może to jest ważne, żeby też zaprosić te pozostałe części systemu czy części tych naczyń połączonych do gabinetu, by móc pomóc wszystkim. No, kiedy dziecko ma jakiś problem, to wszyscy cierpią w rodzinie. I myślę, że bardzo jest ważne, żeby się wtedy zająć wszystkimi w tym momencie. Ostatni temat, obiecuję. Tak jest. Ostatni temat dotyczący jeszcze takich specjalistów, którzy są osadzeni w szkołach czy w systemie edukacji. Mówię tutaj o psychologach szkolnych, pedagogach w szkole. Co tu można powiedzieć? Co o nich można? Moim zdaniem to jest pierwszy adres w ogóle taki. Jeśli mam jakieś trudności ze swoimi emocjami, z tym, co się ze mną dzieje, nie rozumiem tego, co się ze mną dzieje, mam problemy w relacjach rówieśniczych, coś się dzieje w klasie trudnego, takiego, czego ja nie chcę, nie rozumiem, chciałbym, żeby to się skończyło, czy nawet w domu jest coś trudnego, z czym sobie nie radzę, no to ja jako dziecko, jako nastolatek mam prawo i możliwość się zgłosić do psychologa albo pedagoga szkolnego. Może to być też wychowawca, któremu się ufa, czy inny nauczyciel. I wtedy ta osoba dorosła, jeśli będzie potrafiła jakoś pomóc, czy wpłynąć na tą sytuację, no to oczywiście będzie robić wszystko, co w jej mocy. A jeśli no to przekracza na przykład kompetencje pedagoga, czy psychologa szkolnego, no to będzie zapraszał rodzinę do tego, żeby pomogła dziecku i żeby znaleźć takie miejsce, gdzie to dziecko otrzyma odpowiednią pomoc. Czasami to jest psycholog, czasami to jest psychoterapeuta, czasami to musi być psychiatra dziecięcy. Natomiast ten pierwszy adres to jest psycholog szkolny. Natomiast też mamy w systemie edukacji poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które też zajmują się diagnozowaniem różnych trudności szkolnych i pomaganiem dzieciom i ich rodzinom w kontekście szkolnym. No ale tam pracują i psychologowie, i pedagogowie, osoby wykwalifikowane do pracy z dziećmi, które też potrafią w takich podstawowych trudnościach emocjonalnych
pomagać i też jakoś udzielać porad, kierować dalej, jeśli będzie taka potrzeba. W takich miejscach są treningi umiejętności społecznych, jakieś takie programy, które pomagają dzieciom radzić sobie z emocjami, indywidualne, grupowe. Są też treningi dla rodziców, treningi kompetencji rodzicielskich, szkoły dla rodziców, tak jest. Więc są to takie miejsca, gdzie można uzyskać pomoc zarówno jak jest się dzieckiem, jak jest się rodzicem. Uff, dużo tego było dzisiaj. No, mam takie przekonanie, że udało nam się zarysować te obszary kompetencji zawodowych i trochę chyba mamy większą jasność, kto się czym zajmuje. Chociaż myślę, że to wciąż jest dość złożony obraz, nad którym trzeba czasem się ponamyślać. Zdecydowanie. I myślę, że tak jakoś w podsumowaniu warto powiedzieć, że zawsze można też skorzystać z telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Okay. I tam może zadzwonić każdy i w każdej sprawie. I to będzie, pomóż mi, 116-111 numer. 116-111. Więc też w takich sytuacjach trudnych, kryzysowych, też warto z tego skorzystać i zasięgnąć pomocy. Super. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Naszym gościem na tym webinarze była pani dr Barbara Wojszel, specjalistka, psychiatrka dzieci i młodzieży, psychoterapeutka. Ja się nazywam Bartek Taurogliński i też jestem psychiatrą dzieci i młodzieży i też jestem psychoterapeutą. To był webinar w ramach akcji Ej, wszystko OK, którą prowadzi Szpital Uniwersytecki w Krakowie we współpracy z Fundacją OSHI. Serdecznie dziękujemy i do następnego razu. Do widzenia.